Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dużo się naoglądałeś ostatnio telewizji. To prawda. Bo był festiwal w Sopocie, organizowany przez telewizję Polsat. No i jakie wnioski? Lubię oglądać takie festiwale, bo wbrew pozorom w dzisiejszych czasach trochę nie tylko można się skupiać na muzyce, ale także na modzie. Nie chciałbym, żeby moda była kluczem do tych festiwali, bo czasem... Ale dużo pięknych przebojów tak, było. Oczywiście. I, i, I naprawdę uważam, że pod względem i doboru gwiazd, i tego co zaśpiewały, tego co powiedziały, naprawdę, szapobach, bardzo fajny przekrój, bo i Alicja Majewska, i raperzy, no właściwie było wszystko, prawda? Tak, więc, i wszystkie więc, pokolenia wszystkie to, gatunki, to bardzo muzyki. dobry pomysł. Było wiele niedoróbek takich realizacyjnych, moim zdaniem. Sypały się scenariusze, za mało prób, to było widać po prostu. No tak, ty Patka masz jakieś z Staszczykiem, z z okropna, kiedy on chce powiedzieć takie ważne rzeczy, dedykacje dla ukraińskich żołnierzy, a, a tymczasem co ktoś mu przerywa, bo w tym czasie na jakiś konkurs, no takich rzeczy trochę nie powinno być. Ja wiem skąd się to bierze, to jest brak czasu, artyści mają wcześniej koncerty, Przyszedłem na ostatnią chwilę, jakaś jedna próba, druga generalna, dwie godziny, wszystko zrobione, tempo, tempo, tempo i to tak I niestety, Później efekt, jest, i później na efekt jest tak. Ale dalej nie odbiera to moim zdaniem tego, że to był naprawdę sympatyczny festiwal, wiele fajnych piosenek, wiele osobowości na scenie i wiele bardzo ciekawych strojów. Jedne bardzo dobre, niektóre katastrofalne, ale no cóż, zawsze tak było. Zaskoczenie jakieś? Jeśli chodzi o stroje i o stylizację, było kilka i chyba dlatego, że nie od tych osób się spodziewałem tych wpadek modowych. Od niektórych się spodziewałem, bo twierdzę, że zawsze mają problemy z tym, żeby się dobrze wystylizować. A niektórzy podejrzewałbym ich o lepszy pomysł na siebie, a okazało się tak. Powiedziałbym albo przeciętnie, albo wręcz czasami groteskowo i komicznie. Tak też niestety w Sapocie w tym roku było. Dwa dni festiwalu, dwa dni występów artystów, więc naprawdę miałem spory przekrój. Oglądałem i robiłem sobie notatki, bo, bo tak duży był zestaw. A pamięć jest ulotna. A pamięć jest ulotna, tak, ale warto było robić notatki, bo naprawdę mam gdzieś tam zanotowane, kto był ubrany dobrze, kto był ubrany źle. Mam top i tych, i tych. No to zacznijmy od tych najgorszych. Od stylizacji. tych najgorszych, czyli przejdźmy, zacznijmy od tych złych wiadomości. No cóż, Powiem tak, niestety i nie było to zaskoczenie. Uważam, że dosyć słabo była ubrana Edyta Górniak, która wydaje mi się, że już po tylu latach bycia na scenie powinna mieć jakiś swój charakter na tej scenie. A ona jest za każdym razem inna i w tym roku wybrała czerwień, kolor który bardzo lubię, kolor który jest niezwykle sceniczny. Więc teoretycznie szła w dobrym kierunku. I nawet forma tej tej sukienki była całkiem fajna. To to by się sprzedało, obroniło na scenie. Ale to, że ona była taka plastikowa, lateksowa, tak szeleściła tym plastikiem, to wyglądało jak niestety z taniego przybytku rozkoszy, a nie na dobrej scenie Ostro. po prostu. Ostro. ale i tak niewiele trzeba było, żeby to było inne po prostu I, i to było takie trochę nie z tej epoki, to takie trochę lata 90. wtedy, myśmy się tak trochę na błyszcząco ubierali. Nie te czasy po prostu, a ona jakby dziś została momentami w tej takiej stylistyce lat 90. Mieliśmy wtedy trochę sporo takich jakichś lateksów, myśmy wtedy zachwyceni, prawda, tak. zachodem, błyskotkami, no tak się wtedy ubierano, ale to było 30 lat temu. Dzisiaj niestety są takie dla mnie skojarzenia, o których powiedziałem przed chwilą, dosyć ostre, ale takie, więc niestety trochę modowa porażka Edyty Górniak z całkiem być może niezłym pomysłem na siebie, ale z gorszą realizacją. Niestety i to też zawsze powtarzam, zawsze zawodzi mnie troszeczkę Beata Kozidrak. Dlaczego? Bo Beata Kozidrak ma pewną taką cechę na scenie i w strojach scenicznych, że zawsze stara się być, znaczy nie wiem dlaczego tak jest, ale ona sobie zawsze Dodaje kilogramów na scenie niż je ma w rzeczywistości. Ja wielokrotnie widziałem Beatę Kozidrak tak po prostu ubraną w jakąś taką garsonkę, prawda, marynarkę, spodnie, garniturek, marynarkę, spódnicę. W codziennym stroju, kiedy przyjeżdża na koncert, zanim się przebierze, to widzę, jak wygląda, i zawsze mówię, jaka to jest szczupła osoba. Po czym ona wychodzi na scenie, opnie się tymi swoimi pasami, tymi łańcuchami, tak na maksa się po prostu tym opnie. Tymi mini, prawda, szortami, to wszystko jest takie przyciasne, tak. więc to spięte na maksa ciało ogranicza. Liczone tymi wszystkimi rzeczami, no, yy, ma się wrażenie, że ona jest po prostu co najmniej 10 kg grubsza, i nie wiem po co to robi. I w tym roku było znowu tak samo. Ona wyszła w całkiem fajnej stylizacji. Miała czarny pod spodem taki dłuższy top. Na to miała taki, czy to był taki trochę płaszcz krótki, czy bardziej taka specjalnie dłuższa marynarka. I gdyby ona nie spięła jej pasem, gdyby ta marynarka była luźna, gdyby ona się ubrała tak jak jej córka, w chórkach tylko, Koźdek występuje jej córka, i tam w Sopocie też była. I chórki są ubrania tak samo, czyli mają. Mają takie pod spodem, no bardzo obcisłe topy, to są młode dziewczyny, i do tego mają takie właśnie długie marynarki, trochę nawet w stylu Tiny Turner, ona też czasami tak się ubierała. Mm -hmm. Długie koszule, takie przydługie, że wygląda, że one nie mają, bo one nie mają rzeczywiście spódniczki żadnej na tej scenie, nie sukienki, tylko to są takie niemalże sportowe stroje, ale ta bardzo długa marynarka jest taka, no do połowy ut i luźna. I gdyby, ata ta też miała luźną tę marynarkę, to po prostu wyglądałaby 10 kg mniej. A ona systematycznie, moim zdaniem, właściwie odkąd istnieje na tej scenie, ten błąd po prostu powiela i ciągle dodaje sobie tych kilogramów i nie wiem po co, bo, bo naprawdę nie musi i, i wszystko byłoby zupełnie inaczej. Więc no niestety to, to, to jest ta kolejna z tych zadań, która niestety nie zaskoczyła mnie tym, że nie jest najlepsza. No, moim zdaniem też nie wypadł za dobrze, jeśli chodzi o strój. Dawid Kwiatkowski, który mnie kompletnie kupił. Tym swoim jubileuszem i wokalnie, i tym, co mądrego powiedział na tej scenie. To były wzruszające momenty, kiedy rozdawał kwiaty, kiedy witał się ze swoimi rodzicami, z bratem. To było bardzo szczere, autentycznie, to były wielkie chwile. Ja naprawdę dawno nie widziałem tak fajnego jubileuszu, człowieka, który tak naprawdę 10 lat na scenie. On aż nie ma tyle do powiedzenia, co ci, co mają 30, prawda? A jednak okazało się, że z mądrym człowiekiem, który no fajnie rzeczy opowiedział różne. Który, mądrym, młodym Mądrym, tak, który człowiekiem. powiedział o, o marzeniach, o tym, że warto je mieć, że można je realizować, że rodzina wspierała, że no, naprawdę wzruszono oglądałem te, te momenty. A tutaj dysonans? Z no trój. tak, bo troszkę miał ten... Dobrze, że ubrał garnitur, to mi się bardzo spodobało. Miał bardzo fajny krawat, biała koszula, nie chce robić siebie jakiegoś takiego strasznego tradycjonalisty, że jak jest jubileusz, to trzeba mieć garnitur, ale jeśli się go ma, to dlaczego nie? To jest pewien wyraz szacunku dla widza i dla chwili. Na tym granie to był stanowczo za duży, po prostu opadały mu ramiona za szeroki, za duży. Twierdzę, że być może to było specjalnie. On miał być taki oversaizowy. Nie sądzę, że jest to błąd, tylko że to tak miało być. Ale nie, nie wyglądał ale to w tym nie wyglądało dobrze po prostu. Tak. On miał troszkę pokazać, że jest w garniturze, ale jednak na luzie, no ale ten luz taki trochę. Nie wszyscy się mogli domyślić, że to jest luz, tylko że po prostu jest to źle dobrany rozmiar. Więc to niestety też, też nie. Dwie najgorsze, moim zdaniem, to przechodzę do top-topów najgorszych stylizacji. To myślę, że miejsce drugie, number two. Pierwszego dnia widzieliśmy duet. Widzieliśmy duet Maćka Musiałowskiego, aktora, który całkiem nieźle śpiewa, z Julią Wieniawą. No, trudna piosenka, balladowa, z mądrym tekstem całkiem, chociaż przepadnie, niefestiwalowa, nie będziemy jej zaraz pamiętać. Śliczna Julia Wieniawa, piękna dziewczyna, zgrabna. Sukienka z daleka wydawała się całkiem ładna, z dużym rozcięciem. Na zgrabnej wysokiej osobie pięknie to wygląda. Ale tam był taki pewien zamiar, że oni będą wyglądać podobnie, czyli poszli w czerń i w butelkową zieleń. Maciej Musiałowski miał właśnie taki garnitur czarno-butelkowo-zielony, który miał pasować do tej jej atłasowej sukienki. Ale tak, ja to tak trochę patrzę zawsze na pewne rzeczy inaczej, bardzo analitycznie. Kamera najeżdżała na tę Julię Wieniawę z bliska, z tyłu, z przodu, pokazywała plecy. Ta sukienka była dramatycznie odszyta, po prostu ta góra była taka, moim zdaniem, w takim, takim dosyć banalnym, wręcz wulgarnym podkreślaniem biustu. To wszystko można zrobić, ale trochę inaczej. Nie szwami, nie takimi, nie takimi fiszbinami, które niemalże widać. To trochę, to nie tak po prostu, bo to wyglądało tak, jakby ona musiała ten biust swój ratować tą sukienką, bo on nie byłby ładny bez tej sukienki. To trochę nie o to chodzi. Więcej naturalności. Ona sobie może na to wszystko pozwolić, więc ani ona nie była specjalnie dobrze ubrana, choć z pozoru zamysł gdzieś tam był dobry i z dalek. Jak się, jak się to widziało z 20 rzędu, to może była ubrana ładnie. Jak się widziało z bliska kamerą, to już niestety czar pryskał. A Maciej Musiałowski przy tym też była totalna katastrofa. On założył taką bardzo króciutką marynarkę, długie, z wysokim stanem spodnie w kant, i trochę wyglądał jak taki albo ołowiany żołnierzyk z zabawek, albo jak jakiś taki niedoszły żołnierz wojsk napoleońskich Bardzo lubię czapki. twoje porównania. No bo on miał jakąś taką kompletnie zmienioną sylwetkę, zaburzone proporcje, krótki tułowik i bardzo długie nogi. I tak było no, dosyć komicznie. I, I ja byłem ciekaw jak ludzie zareagują, bo ja także, pewnie niektórzy wiedzą, prowadzę kanał na YouTubie i tam też już dałem taki komentarz i też go tam skrytykowałem. Byłem ciekawy, Moich odbiorców na to, czy oni się zgodzą ze mną, czy nie. I większość się zgodziła, powiedziało rzeczywiście, że, że nie. Po, ważna piosenka. Ona była trudną, ważną piosenką o miłości, o zranionych uczuciach i dosyć komiczny strój A tego... A tutaj ołowiany żołnierzyk. Tak, tak, po prostu. I to, no, to było straszne. To nie zawaham się użyć tego słowa, ale jeszcze bardziej przerazi mnie, to jest number one, Michał Szpak. Drugi dzień koncertu. Suknia. Suknia, tak. I ja nie mam pretekstu do tej sukni. Ja nawet rozumiem intencje, bo on śpiewał piosenkę Violetti z Cover. I ta suknia miała w jakiś sposób. Nawiązywać do tych jej wielkich krynolinowych sukni, on też taką miał. No i wszystko byłoby fajnie. Niech on sobie ma te suknie. Widzieliśmy suknię u panów w Hollywood na Galachmet, prawda? Tak. Wiem, że chciał zaszokować. Na Michała szpaka się trochę tak zawsze czeka, czym on zaszokuje, prawda? Bo zawsze czymś zaszokuje. Zawsze czymś zaszokuje. Ale to wyglądało tak, jakby ktoś tydzień wcześniej obrabował jakiś duży magazyn folii streczowej, ukradł całą tę folię i uszył z tej folii te jego suknie. Niech ona sobie będzie, niech ona sobie będzie dalej czarna, ale nie na bogatandetna. Szokować też trzeba umieć, moim zdaniem. Można szokować tandetnie albo inteligentnie. Niestety, Michał Szpak, moim zdaniem, zaszokował tandetnie, i to nie wyglądało dobrze. Rozumiem przekaz, rozumiem wszystko, i trochę mnie smuci w ogóle generalnie. Obserwuję Michała Szpaka ostatnio, i mam wrażenie, że z Chłopaka, który ma wielki talent, jest, jest osobowością głos, tak. kompletną, co, no, takich ludzi jest mało na scenie, prawda? Wrażliwym, który może wszystko, ale no, o czym my ostatnio rozmawiamy o tak mniej więcej roku? Rozmawiamy o kolejnych jego szokujących strojach, on wygrał w roku też Bursztynowego Słowika. No ale ja sobie sprawdziłem ile ta jego piosenka, ta która wygrała ma wyświetleń. Ten zapis z tego koncertu w Sopocie. Po roku, po 8 miesiącach bo jeszcze nie ma roku, 23 tysiące. Ta piosenka, ta sama, która wygrała w wersji oficjalnego teledysku ma po roku 230 tysięcy. Colors of Your Life, kiedy wygrywał, no nie wygrywał Eurowizji, ale był wysoko siódme tak. miejsce, ma 15 milionów <suszew ones> Więc coś się, uważam, z nim złego dzieje, że on idzie w stroje, w dziwne stylizacje, w to, żeby pudelki, plotki pisały, żebyśmy my o tym mówili, jak on jest ubrany, a nie jak on śpiewa. Bo gdzieś tego śpiewu jest coraz trochę mniej. I to mnie trochę niepokoi, bo ja znam takich parę artystów, którzy zaczynali dobrego śpiewa, a kończyli na dziwnych strojach. I to się generalnie zawsze źle kończy. Więc niestety number one w katastrofach roku na festiwalu w Sopocie, niestety, ale Michał Szpak z bolejącym sercem to daje, bo go bardzo cenię, ale no tak to wyszło. Zobaczymy, jak Michał Szpak zaprezentuje się w Kieleckim Centrum Kultury 23 lipca podczas gali of fashion. Będę bardzo ciekaw tego występu. Myślę, że tam pozwoli sobie na pewne rzeczy, ale to jest też trochę inna impreza, prawda? Tam, tak, tak. My tam widzimy to wszystko, gdyby. To jest moda, o, więc tam akurat myślę, że co z kolei nie założę, to tylko wpiszę się w konwencję To tego będzie festiwala. pasowało. Tak, tak. Ale wróćmy do Sopotu. Wróćmy do Rantug Sopotu. najlepiej. No właśnie. Zwiazd. Zacznę od osoby, która... Hmm, Zacznę od Dody, nie ująłem jej w rankingu najgorzej ubranych, ale to dlatego, że Doda miała aż pięć stylizacji. Przebierała się co chwilę, bo prowadziła. Prowadziła się tą całkiem nieźle, zaskoczenie naprawdę. Doda z każdym rokiem, robi się coraz bardziej dojrzała, coraz bardziej taka życiowo mniej e, mówi, mniej mówi tak. Nie. I naprawdę lubię ją coraz bardziej. Nigdy nie że zresztą jakby jej wokalu, bo uważam, że jest bardzo dobry, tylko współpracowałem z nią czasem, a czasem z nią współpracowałem. To jakby charakterologicznie to jest osoba trudna. może nie to, że trudna, ale <laughs> nawet tak być trochę niepoważna. Doda około 40 dorośleje. Lepiej późno niż wcale. Ale dlaczego jej nie wymieniłem, a być może powinienem w tym rankingu najgorzej ubranych? Bo Doda miała pięć stylizacji była w tym bardzo nierówna. Miała trzy znakomite, gdzie właściwie powinna się znaleźć w tym rankingu najlepiej ubranych, ale dwie miała słabe. Więc zacznę jeszcze trochę od tych słabych, po to, żeby za chwilę przejść do tych dobrych, bo ona jest tak gdzieś na granicy tych dwóch rankingów. Miała dwie słabe stylizacje w postaci takich sukienek uszytych z męskich skórzanych pasków. Ona ma takiego ostatnio stylistę, który takie rzeczy dla niej robi. Ma fazę, mówiąc tak kolokwialnie, na takie skórzane paski. Już pokazałaś się dopiero co w sukience z białych skórzanych pasków. Teraz tu miała taką znowu, jedną z stylizacji była taka czarna czarna skórzany top. Też jakby na biuście zapinany klamron, jak z takim. Grubego męskiego paska i spódniczkę splecionych w poprzek, też takich grubych, męskich, twardych, z skóry pasków. I to było moim zdaniem bardzo złe. Po pierwsze, dlaczego? Taka plecionka w poprzek, góra dół, to Bottega Veneta wymyśliła dawno we Włoszech, więc, żaden w to sposób podkrywcze. To jest kultowy model torebki, i mam wrażenie, że ta dodała była po prostu ubrana w tę torebkę na tej scenie, a nie w spódnicę, bo my to znamy. Po drugie, ta skóra była sztywna. To się źle układało na ciele. Po prostu ona wyglądała jak w takiej skórzanej zbroi. To nie była, wbrew pozorom, kobieca, tak jak myślę, że chciała osiągnąć ten efekt. Nie była kobietą wampem. Była po prostu kobietą rycerzem. Dobrze, że z głową, a nie bez, bo parę lat temu to byłaby rycerzem bez głowy tak jak zawsze oceniłem. Teraz już z. Ale. To nie wyglądało dobrze, to było sztywne i w żaden sposób odkrywcze. To myśmy to ja takie rzeczy wiele razy widziałem. Później założyła, podkreślając jeszcze niebieską sukienkę, znowu u góry miała jakby dwa paski, to były ramionczka takie grube, i tu była kobieca, niebieska, ładna sukienka, tu u góry te paski, które stanowiły ramionczka ze grubymi sprzączkami takimi męskimi, i to znowu gdzieś zaburzało proporcje, sylwetkę, nie było to ładne. Ale wcześniej, przed tym, widziałem Dodę w przepięknej, srebrzystej sukience, pięknie podkreślającej biust, podkreślającej kształty, która była w dobrej długości dla Dody. No, naprawdę genialna sukienka. Później zobaczyliśmy ją w cudownej bluzce, takiej przeskalowanej, która była takim jednym, wielkim, białym kwiatem. To wyglądało całkiem nieźle, zupełnie robią inną formę, inną sylwetkę. Było to coś innego, specjalnego. Za chwilę widzieliśmy ją w białych cygaretkach i takiej bluzce z dwiema różami i do tego fajny, czarny płaszcz, który podkreślał biodra, no była tam specjalnie, ten płaszczyk był na tych biodrach modelowany, żeby to było takie jeszcze ładniejsze i w tym wyglądała posągowo świetnie. Część z bielą zawsze zostawiła Kolorów świetne, więc ona była nierówna. Więc ona jest i w tej kategorii, trochę i w tej, więc no gdzieś tu na styku. Kto mnie zaskoczył, in plus, in plus zaskoczył mi Michał Wiśniewski, który na początku wyszedł z tym dość kiczowatym białym płaszczem. On uwielbia te płaszcze i to hmm. jest niestety, płaszcz odkładam na półkę z podpisem kicz. One dobrze pracują na scenie, bo on tam chodzi, rusza się, zawiruje gdzieś tam. To to dobrze wygląda scenicznie, natomiast niestety moim zdaniem jest to kicz. Ale on później wychodzi z córką, z Etienne na scenę, zdejmuje ten płaszcz, widzimy go w garniturze, córka też ma. Agentor ma taką klasyczną dekonstrukcję, pociętą marynarkę. Ja lubię dekonstrukcję w młodzieży. My na off-fashion zawsze widzimy tego dużo, i tak naprawdę trzeba być bardzo dobrym projektantem, żeby zrobić dobrą dekonstrukcję. Ona miała fajną dekonstrukcję na sobie z pomysłem we dwójkę wystąpił. Nie wiem, zaśpiewali cudną piosenkę Marila Foré z polskim tekstem i jego, ale innym, który sobie tam dobrał do tej piosenki. Nie, zupełnie nie mówiący o tym, co, co mówi oryginał. Nie, nie chodziło o tłumaczenie, ale no, uwielbiam tę piosenkę w ogóle. Przy czym nikt nie wykonał lepiej niż Marilla Forêt kiedyś. nie Taki drugi artysta, ale oni wykonali to fajnie. Ten jego garnitur i garnitur Etienne, no, szapoba, Naprawdę z przyjemnością się to oglądało. Pozytywnie odbieram występ Maryli Rodowicz. Zawsze czekam na występy Maryli, co ona założy, i ja jej wybaczam wszystko, co by nie założyła. Chociaż czasami też sobie daje kilogramów, zmienia tę sylwetkę, ona jest, no, no bywa z tym różnie, ale, ale to jest Maryla, kolorowy ptak. Natomiast tu wyszła dosyć jak na Marylę ubrana, powiedziałbym powściągliwie, bo owszem, to był taki trochę dziwny. Gorset jeansowy z jakimiś tam poszerzonymi ramionami, wysadzany, kryształkami ale do tego jednak były jeansowe spodnie. Gorset był jeansowy. Na nogach miała takie fajne falbanki dorobione i to było takie trochę lata 60. trochę dziecko kwiat, a jednocześnie jeans uważam, że odmładza każdego i Maryla wyglądała w tym bardzo dobrze. Wyglądała dosyć szczupło, wyglądała młodo, jak nigdy. Wyglądała bardzo świeżo, więc naprawdę byłem wizerunkiem scenicznym i w ogóle wyglądem Maryli zaskoczony, bo naprawdę uważam, że ten jeans ją odmłodził i zrobił dużo dobrego w jej stylizacji. Zaskoczył mnie też Kamil Bednarek, Dlaczego? Ja nie jestem zwolennikiem, mówiliśmy o tym wielokrotnie, białych garniturów męskich na scenie, bo się wygląda dosyć kelnersko i on założył ten biały garnitur. Jak tak zobaczyłem z daleka, mi się sobie, o boże, znowu biały garnitur, po prostu podniosły mi się wszystkie włosy na ciele, ale za chwilę przeglądam się z bliska okazuje się, że garnitur jest barwiony, że ma jedną nagawkę w gradiencie od szarego do czarnego, że jedną poemarkę ma w takim gradiencie, że tam się coś dzieje i przez ten gradient ten garnitur już nie był taki kelnerski, już był zupełnie inny i bronił się na scenie i Kamil Bednarek w tym garniturze wyglądał dobrze, więc też, też ma u mnie plus. No i muszę powiedzieć, że podoba mi się też jeszcze pomysł taki, który zastosowano w przypadku takiego artysty, znanego moczej widowni BRO, który zaśpiewał z tancerzami i on był ubrany jak klasyczny Zetka, pokolenie Z, czyli koszula z krótkim rękawem, beżowa, szerokie spodnie. Był ubrany równie generalnie, moim zdaniem, słabo jak kilku tam innych artystów, którzy z tego pokolenia Z. Wydaje mi się, że są bardzo odkrywcze, a to są klony tej samej stylizacji. I on był też takim kolejnym klonem, więc on niczym się nie wyróżnił. Ale zanim tańczył zespół Tomka Barańskiego skierz I ktoś tam miał bardzo dobry pomysł. Być może reżyser tego koncertu Konrad Smugaski jest, to reżyserował ten pierwszy dzień Sopotu, żeby tych tańczących ludzi, którzy wychodzili w białych, kompletnie białych stylizacjach, ktoś na scenie podczas tańca malował, żeby malował im te stroje na różne kolory, takimi wałkami, pieczątkami, i oni jednocześnie tańczyli, a jednocześnie wzajemnie się malowali. I pod koniec wyszli już cały pomalowani w różnych strojach, no świetny performance na scenie i, i te ubrania białe, które się nagle pod okazały ubrania właściwie już kolorowymi, niebiałymi, no Świetny pomysł, bardzo mi się to podobało i kupuję to. Natomiast osobą najlepiej ubraną, absolutnie number one w tym roku, zaskoczył mnie tym kompletnie, Bo już widziałem, że, że w nim jest modowy potencjał, był Oscar Cyms. Człowiek, który już zwrócił moją uwagę, Oskar Cyms wygrał Twoja twarz brzmi znajoma w tegoroczną edycję w Polsacie. I przed każdą piosenką, kiedy z nim rozmawiano, tam są takie tylko ciutkie wizytówki, wywiady, już wyglądał nad bardzo dobrze ubranego. I tu Oskar Cymz wychodzi w garniturze takim też jaśniutkim, beżowym, chyba nie miałem beżowym. I gdyby on pod spodem założył coś dziwnego, to być może zepsułby tę stylizację. Ale on założył pod spodem koszulę w wielkie, okrągłe printy. Taką trochę lata 70. To było bardzo stylowe. Ta koszula po prostu sprawiła, że ten Oskar Cyms, który jest wysoki, szczupły, ma czarne włosy, wygląda jak Włoch, i w tej stylizacji ja go sobie wyobraziłem, że on właśnie sobie siedzi gdzieś w kawiarni przy Duomo w Mediolanie, już zamówił Aperola Szplica, czeka w tej chwili na Risotto alla Milanezy. Jest to po prostu modelem zakładki. Wyglądał genialnie. I cieszę się, bo na przykład moi widzowie na kanale też stwierdzili, że mam rację, że też uważają, że Oscar. Oskar wyglądał genialnie. Koszula, garnitur i można oglądać świetnie bez przebieranek, po prostu bez jakichś takich dziwnych, prawda, rzeczy, chociażby smolasty, który miał na sobie tony łańcuchów, całe metry, jakieś szerokie spodnie. No, no, nie, nie. Zupełnie nie. Smolasty ciągle jakiś szuka swojego stylu i tak nie wygląda w tym roku, tak jak w Opolu, w tamtym, kiedy wygląda jakby dopiero ktoś mu uciął uszy i ma opatrzony na sorze, ucieka z tą przepaską na tych uszach z tego oddziału. Wyglądał już lepiej, ale do Oskara Cymsa mu stanowczo daleko. Oscar Cyms number one Natomiast co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, mówiłem o pokoleniu Z, i mówiłem o tym właśnie, że, że BRO ubrał się jak Z. -ka. Był też tam Ignacy. Młody artysta, właściwie na razie, ma jedną piosenkę bardzo znaną. Ten Ignacy też jest pokolenie Z. Ale on się ubrał w genialny strój. To myślę, że byłby number w Genialny strój, taki kombinezon w kolorze ceglanym. To tak, wygląda jak jeans ceglany. No, świetnie do jego czarnych włosów pasował. Do wizuali, które były na scenie także. Więc jeśli tak będzie, że. Ignacy będzie tak nam się pokazywał w kolejnych wyjściach na różnych festiwalach i koncertach, to myślę, że razem z Oskarem Symsem będą tworzyć trochę historię mody w polskim showbiznesie. Trzymam za nich kciuki, bo naprawdę byli obaj świetnie ubrani. Bardzo ci dziękuję. To był ranking Jarosława Panka. Grand Luxury Outlet. Dziękuję bardzo.